Dzień dobry, witajcie w kolejnym filmie, w kolejnym materiale, w kolejnym zestawieniu laptopów gamingowych, tym razem laptopy do gier na wrzesień 2024. Moje subiektywne zestawienie najbardziej opłacalnych laptopów. Co mi tu wyskoczyło? Czego logujesz się, jak nie ma potrzeby do logowania? A zanim do nich przejdziemy, cztery rzeczy. Pierwsze dwie dotyczą filmów. Filmów na moim kanale, które się ostatnio ukazały, to znaczy dwie kwestie z tych czterech kwestii, które chciałem poruszyć, dotyczą moich dwóch filmów, czyli jedna kwestia na jeden film. Jeden z nich dotyczy tych najtańszych laptopów. Jeżeli szukacie laptopa w jak najniższym budżecie, to jest to taka przestroga, abyście uważali, co kupujecie. Jest tam porównanie kilku najtańszych laptopów, tak więc koniecznie sprawdźcie ten materiał, jeżeli szukacie laptopa w budżecie około 3000 zł. Ale tak samo warto zobaczyć ten drugi film, o którym jeszcze chciałem powiedzieć, to znaczy, czy potrzebujesz nowego laptopa do gier? Może nie potrzebujesz, może wcale nie ma takiej konieczności, mimo że jesteś dzisiaj w tym materiale, jakiego laptopa do gier wybrać, to może wcale nie potrzebujesz nowego laptopa, może twój aktualny laptop nadal daje radę i na ten temat nagrałem właśnie ostatnio drugi materiał, który chciałem wam polecić. Trzecia kwestia, trzecia sprawa, trzecia rzecz, trzeci temat, jaki chciałem poruszyć, to już nieco bardziej osobista rzecz, mianowicie mimo, że nigdy tego nie robiłem, słuchajcie, nigdy naprawdę jeszcze nigdy ani razu tego nie zrobiłem, tak jak pamiętam i jestem pewien, że akurat to dobrze pamiętam, nigdy tego jeszcze nie zrobiłem, ale chciałem wam powiedzieć to pierwszy raz w życiu, ale jeżeli doceniacie moją twórczość, jeżeli wam te filmy moje się przydają, niektóre chociażby, albo chociaż jeden, to chciałem was prosić o suba. Ale zaznaczę, że jeżeli nie, jeżeli wam się te filmy nie podobają, jeżeli wam się nie podoba mi ja, jeżeli wam się nie podoba w ogóle cokolwiek w tych filmach, no to wtedy nie. Absolutnie was do tego wtedy nie zachęcam, tak więc jeżeli wam się coś nie podoba, to nie subujcie, ale jeśli jednak któryś z tych filmów wam się przydał lub wam się spodobał, to zachęcam, zapraszam, będzie mi bardzo miło, subskrybujcie. No i ostatnia, czwarta kwestia to naturalnie partner mojego kanału, a więc Opera GX, przeglądarka dla graczy, ja jestem jej ambasadorem, jak widzicie. I to tyle w ramach wstępu, tak więc możemy przechodzić do laptopów. Z tej strony Kay i zapraszam. Pierwszy, najtańszy laptop do gier na dziś, na wrzesień 2024 tak naprawdę, Asus TUF Gaming K15 z 6-rdzeniowym, solidnym Ryzenem 5 7535HS, 16 RAM, dysk 512 i RTX 3050. No niestety, jeżeli ktoś z was się spodziewał, że tutaj będzie RTX 4050, to jeszcze nie. Te laptopy nie aspirują jeszcze do tego, aby otrzymać to miano najtańszych laptopów do gier, to dalej będzie laptop z RTX-em 3050. 3400 zł aktualnie to jest akceptowalna oferta, jeżeli nie chcecie czekać, jeżeli nie chcecie szukać promocji, czekać na obniżki i tak dalej. Natomiast jak widzicie na ekranie, zrobię wam teraz zbliżenie tutaj zoom i proszę bardzo, 3000 zł to była cena za tego laptopa jeszcze do końca sierpnia. Tak więc jak ktoś z was obserwował, jak ktoś z was widział, no to za 3 koła niecałe można było takiego laptopa kupić, to była naprawdę bardzo fajna cena. Oczywiście oferta z Windowsem. Zaznaczam, przypominam, wszystkie laptopy, jakie wam pokazuję w moich materiałach, są już w komplecie z systemem operacyjnym, tak więc odpalamy i wszystko działa. No i też w temacie tego laptopa powstał właśnie ostatni film, o którym wspominałem we wstępie. Jeżeli w podobnej cenie macie laptopa z RTX-em 2050, absolutnie nie i o wiele lepiej wziąć właśnie takiego laptopa z RTX-em 3050. No ale jeżeli możecie dopłacić 200 zł, zaledwie 200 zł, jeżeli możecie dopłacić do tej ceny regularnej tego Asusa, czyli do tych 3400 zł, to za 3600 zł mamy MSIG 63 z RTX-em 4050. Nie zacząłem od tego laptopa właśnie dlatego, że Asus jest w promocji za no poniżej tych 3000 zł, był w tej promocji i to też wam powinno mniej więcej pokazać, na jaką cenę możecie liczyć właśnie za takiego laptopa z RTX-em 3050. Natomiast no jeżeli szukacie laptopa w okolicy 3500, to będzie lepszy wybór, pomimo tego, że mówimy o RTX-ie 4050 o mocy 45W. To pomimo tego ten laptop jest lepszy, to znaczy ten układ graficzny RTX 4050 o mocy 45W jest lepszy od RTX-a 3050 o mocy 80, nawet o tej maksymalnej mocy 95W. Jeżeli byście takiego RTX-a 3050 dorwali, to ten RTX 4050 o tej najniższej mocy, bo te 45W to jest najniższe TGP tego układu, i tak ta 4050 będzie lepsza. Zresztą recenzję bardzo podobnego laptopa, praktycznie takiego samego laptopa, znajdziecie na moim kanale. Jest to
MSI Cyborg o dokładnie takiej samej konfiguracji z tą i5-ką 12450H i właśnie z RTX-em 4050 o mocy, o tej najniższej mocy 45W. Tam zobaczycie, ile FPS-ów w grach, jaka wydajność procesora i tak dalej, i tak dalej. Ten model, ten MSI GF63 jest nawet lepszy od tego Cyborga pod tym względem, że możemy do niego dołożyć drugi dysk. Natomiast jeżeli macie do wydania 4000 zł, jeżeli w tym budżecie szukacie laptopa do gier, to mamy ponownie Asusa TUF Gaming A15, z tym, że jest to już inny model, to znaczy to nie jest dokładnie, pomimo nazwy, to nie jest dokładnie ten sam model laptopa, tamten jest starszy, ten Asus, który wam pokazałem jako pierwszy, a ten model jest już nowszy, jest solidniejszy, lepiej wykonany częściowo aluminiowy, ma lepsze złącza, lepszy ekran, ponieważ mamy 100% sRGB, lepsze pokrycie barw, żywsze, bardziej nasycone kolory. No a poza tym mamy oczywiście wydajniejszy, lepszy układ graficzny RTX 4050, już o tej wyższej, tak naprawdę maksymalnej efektywnej mocy w okolicy 100W, a więcej o tym laptopie dowiecie się z dedykowanej recenzji na moim kanale. Dokładnie taki sam model, tyle że różni się procesorem, ale poza tym to jest dokładnie to samo. Tam was odsyłam po wszystkie szczegóły o tym właśnie laptopie. No i warto jeszcze pamiętać, że no taka konfiguracja jest około 20% tańsza niż jeszcze kilka miesięcy, znaczy 5, 6, 8 miesięcy temu. Alternatywnie jest Lenovo Log. Lenovo Log z i5-ką 12450HX, do tego RTX 4050 o bardzo podobnej mocy, też dysk 512, też 16 GB pamięci RAM. Aktualnie kosztuje 4400 zł i w tej cenie absolutnie go nie kupujcie. Absolutnie nie. To nie jest cena, jaką warto zapłacić za takiego Lenovo Log. Maksymalnie możecie zapłacić 4000 zł. I taka cena, jak tutaj sobie zbliżymy na kartę tego produktu, to zobaczycie, że taka właśnie cena była do końca sierpnia. I w takiej cenie jak najbardziej, oczywiście z Windowsem, bez Windowsa powinien być tańszy o kilkaset złotych. Zaznaczam tak jak zawsze, żebyście nie porównywali cen laptopów z Windowsem do cen laptopów bez Windowsa, bo to po prostu nie ma sensu. Za 4400, no nie, tego Lenovo Log pokazuję wam jako alternatywę dla Asusa, ale w tej samej cenie, a nie w cenie o 10% wyższej. Jeżeli chodzi o to, co potrafią takie laptopy z RTX-em 4050, no jest masa laptopów przetestowanych na moim kanale, tak więc tam dowiecie się szczegółów, detali generalnie, jeżeli chodzi o testy w grach, w tych ostatnich filmach, które wymieniłem na wstępie również. Co by się tam sobie nie chcieli robić, też będzie raczej bez problemu działać. Jeżeli chcecie oglądać granie na YouTubie albo na Twitchu, jakieś streamy i tak dalej, to do tego nie potrzebujecie laptopa do gier, jakby co, tak tylko mówię, bo może ktoś myśli, że jak ogląda gry, to też laptop do gier do tego jest potrzebny. No to nie, to do tego nie potrzeba, jak sobie oglądacie właśnie Twitcha, jakieś tam streamy, baseny. I tu mam jeszcze dla was taką poradę, bo jeżeli oglądacie właśnie sobie na przykład te baseny, co nie ukrywajmy, że jest czynnością dosyć prywatną, to jeżeli macie taką Opera GX, jak tutaj widzicie na ekranie, w której nagrywam to zestawienie, to mamy coś takiego jak Panic Button. A gdy go naciśniemy, to otworzy się całkowicie nowe i neutralne okno przeglądarki. To oczywiście nie wszystko, co oferuje Opera GX. Mamy też masę modów, które zmienią wygląd waszej przeglądarki na taki, jaki tylko chcecie. Do wyboru przeróżne, kompletne motywy z gier wraz z dźwiękami i muzyką w tle, które możemy też tworzyć sami. Na przykład ten mod z GTA 6 stworzony został przez społeczność Opera GX. No i są jeszcze gry. Kilka tysięcy darmowych mini tytułów gier, które pomogą wam zabić trochę czasu, kiedy akurat nie możecie odpalić swojego ulubionego tytułu. Zachęcam was do pobrania Opera GX, a link do niej znajdziecie w opisie. No a teraz przechodzimy półkę wyżej, poziom wyżej, jeżeli chodzi o gaming, a więc RTX 4060 i pierwszy najtańszy laptop w tym miesiącu, jaki wam pokażę, to jest MSI Bravo 15. MSI Bravo 15, który oczywiście, jak żeby inaczej, jest zrecenzowany na kanale. Recenzja sprzed chyba 2-3 miesięcy. Dokładnie taka konfiguracja, dokładnie taki sam MSI Bravo 15 z Ryzenem 7 7735HS z 8-rdzeniowym procesorem AMD. Cały czas jak na tą cenę to jest wydajna, fajna jednostka. Są lepsze czasami w tej cenie, ale oczywiście nie w połączeniu z tym układem graficznym. Tak więc 4800 zł i mamy już poziom wyżej. Jeżeli chodzi o gaming, mamy więcej FPS-ów od laptopa z RTX-em 4050. Mamy też więcej pamięci VRAM, bo jest 8 GB w tym wypadku. Jeżeli chodzi o pamięć RAM zwykłą, tą operacyjną, mamy 16 GB. Dysk 1 TB, a więc dwa razy większy niż w poprzednich laptopach, domyślnie zamontowany w tym laptopie. To jest oczywiście już konfiguracja z Windowsem, tak więc gotowa do działania. No i co? No i tak naprawdę nie będę o tym laptopie się rozgadywał, bo tak jak mówiłem wcześniej, jest recenzja na kanale, tak więc tam was odsyłam. Jak sobie wpiszecie MSI Bravo recenzja, to pewnie wam wyskoczy, tak więc nie musicie wchodzić, grzebać tam na kanale, szukać. Wystarczy, że wpiszecie i wam
się wszystko pojawi. Natomiast gdybyście chcieli 17, gdybyście chcieli większego laptopa do gier w budżecie około 5000 zł, oczywiście z tym samym układem graficznym z RTX-em 4060, gdybyście chcieli laptopa o większej przekątnej ekranu 17,3 cala, to bez zmian, tak jak w ostatnich miesiącach, takim laptopem będzie Gigabyte Aorus 7 z i5 12500H, a więc procesor tak naprawdę, który ma więcej rdzeni, ale wydajność jest bardzo podobna do tamtego Ryzena 7 7735HS w MSI Bravo. Cały czas mamy tyle samo pamięci RAM, bo 16 GB, aczkolwiek są to ramy DDR4, a nie DDR5 jak w MSI Bravo. Jest też mniejszy dysk akurat w tym wypadku, ale jest miejsce na drugi nośnik, jakbyście chcieli, można sobie dołożyć, można też wybrać taką wersję od razu gotową. No i pomijając, że matryca jest większa, że ta przekątna ekran jest większa, to mamy też ten ekran lepszej jakości. Mamy wyższą jasność, około 300-350 nitów w tych granicach. Jest też lepsze pokrycie barw 100% sRGB, a więc żywsze, nasycone kolory. I mamy też wyższe, znacznie wyższe odświeżanie 360 Hz, co może przydać się w tytułach e-sportowych. No i ponownie nie będę o tym Aorusie się tutaj rozgadywał, ponieważ recenzja dokładnie takiego samego modelu jest na moim kanale, więc tam Was serdecznie zapraszam. A jeżeli możemy wydać jeszcze więcej, mamy jeszcze większy budżet na laptopa do gier w granicy 7000 zł, no to możemy mieć ponownie, jak w ostatnim zestawieniu, czyli w zestawieniu z lipca, Gigabyte Aorusa 16X 16-calowego laptopa z RTX-em 4070. Ponownie więc wchodzimy poziom wyżej, jeżeli chodzi o wydajność układu graficznego. Procesor to bardzo wydajny i7K13 650HX. Jak bardzo wydajny jest ten procesor, tego dowiecie się z mojej recenzji tego laptopa, ponieważ taki sam model laptopa jest zrecenzowany u mnie. A jeżeli zastanawiacie się, co w ogóle z tymi procesorami Intela, ponieważ tu jest właśnie 13 generacja mobilna Intela, a 13 i 14 przecież jest problematyczna, jak wiecie z doniesień ostatnich. Generalnie na ten moment nie ma żadnych oficjalnych takich branżowych doniesień na temat tego, aby ta usterka, która dotyczy procesorów desktopowych, występowała też w dokładnie takiej samej postaci w procesorach mobilnych, w procesorach laptopowych. Zresztą na wielu portalach pojawiły się informacje na ten temat, to znaczy informacje z cytatem właśnie, na przykład na portalu VideoCards możecie tutaj zobaczyć cytat PR-u Intela, w którym zaprzeczają, aby ta sama usterka występowała właśnie w procesorach mobilnych. Oczywiście to nie znaczy, że tak będzie. Wiadomo, że trzeba mieć ograniczone zaufanie w stosunku do korporacji takich właśnie jak Intel, ale w tym wypadku no tak naprawdę nie ma powodu, jasnego powodu, żebym Wam procesory mobilne Intela w laptopach odradzał. Jak tylko coś się w tym temacie zmieni, jeżeli w ogóle coś się w tym temacie zmieni, to niezwłocznie Was o tym w moich filmach albo w moich social mediach poinformuję. No i pozostaje nam jeszcze kwestia pamięci RAM w takim laptopie i zresztą nie tylko w takim laptopie, ponieważ tutaj mamy 16 GB, tak też było we wszystkich wcześniejszych propozycjach. Lepiej byłoby mieć w tej cenie, to znaczy w ogóle w takich laptopach gamingowych, 32 GB pamięci RAM, to jest bardziej optymalny wybór, natomiast takie wersje są, natomiast mniej się opłacają, ponieważ no z jakiegoś powodu, jeżeli sklepy montują więcej pamięci RAM, podmieniają te pamięci RAM oczywiście, to te laptopy jakoś dziwnie drożeją. I lepiej właśnie dokupić sobie 32 GB pamięci RAM w dwóch kościach i te pamięci RAM, które są w tych laptopach domyślnie zamontowane, samodzielnie wymienić. No i ostatni, ultra wydajny laptop na dziś. MSI Vector 16 z i9 13980HX. Cały czas mówimy o topowym, naprawdę topowym procesorze w laptopach. Natomiast gdybyście chcieli Ryzena, to będzie problem. Będzie problem, ponieważ nie ma tak naprawdę żadnej opłacalnej konkurencji w tym budżecie, 11-12 tysięcy złotych na procesorze AMD, który dorównałby wydajnością temu Intelowi. Oczywiście są generalnie procesory AMD, które są trochę szybsze od tej i9, ale one będą znacznie droższe w konfiguracji oczywiście z RTX-em 4080, bo o takim laptopie do gier mówimy. Tak czy inaczej, naprawdę bardzo wydajny laptop, który powinien zaspokoić potrzeby każdego gracza w tym budżecie. No, ciężko mi sobie wyobrazić, że bylibyście niezadowoleni. No i to tyle. To wszystkie laptop na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jak macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. W wolnej chwili pewnie na większość odpowiem. Trzymajcie się, dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia.